Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w środę na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii według świętego Łukasza czytamy tą samą scenę, ten sam opis, którą czytaliśmy w trzecią niedzielę Adwentu, w niedzielę radości, tylko u Mateusza. Do Jezusa przychodzą uczniowie Jana i pytają: czy Ty jesteś tym, na kogo czekamy? Czy jesteś tym, który ma nas zbawić? Czy mamy jednak oczekiwać kogoś innego? I to pytanie, które stawiają uczniowie Jana Jezusowi, to również pytanie, które my stawiamy Jezusowi. Czy Ty jesteś tym, na którego czekamy? Czy jesteś tym, który przyszedł nas zbawić? Zastanawiałem się, dlaczego takie pytanie możemy postawić Jezusowi. I kochani, odpowiedź mi przyszła prosta, bo my chyba nie tak sobie wyobrażaliśmy Boga, nie tak wyobrażaliśmy sobie Jezusa Chrystusa. My myśleliśmy, że to będzie jakiś potężny władca, który będzie przynosił ludziom dobroć, radość, ale też będzie rządził i panował. A tu jednak Jezus przychodzi i uczy każdego z nas, po pierwsze, pomocy drugiemu człowiekowi. Patrzenie na drugiego człowieka z przebaczeniem i z miłosierdziem. I w końcu uczy nas tego, że każdy człowiek zasługuje na zbawienie. Myślę, że to pytanie, które stawiamy, jest powodem tego, że my tak naprawdę do końca Chrystusa nie znamy. Dlatego musimy pytać: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, ażeby nas zbawić? Kochani, jeśli poznamy Chrystusa, jeśli poznamy Jego miłość, to nie tylko Jego słowa będą w naszym życiu, ale doświadczymy Jego obecności i tego sobie życzmy. A Boże błogosławieństwo niech nam w tym dopomaga. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Pozdrawiam z Panem Bogiem.